Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jan Dzierżek i zapraszam Państwa na wykład o lodowcach i o lądolodach. Powiemy sobie o procesach i formach związanych z działalnością lodowców i lądolodów. Lodowce i lądolody należą do takiej specjalnej powłoki, o której Państwo może nie słyszeli. Atmosferze, litosferze, jak najbardziej, hydrosferze, ale ogół form lodu występujących na Ziemi nazywa się kriosferą. Ma ona ścisły związek i z atmosferą, i z litosferą, i hydrosferą. I mam nadzieję, że Państwo to za chwilę zrozumieją. Do kriosfery należy również lód w chmurach, lód lodowców i lądolodów, czyli lód naziemny, ale również lód zgromadzony pod powierzchnią terenu, wieczna zmarzlina, permafrost, ale również różnego rodzaju formy lodu występujące na elementach hydrosfery, na morzach, zbiornikach wodnych, rzekach. No i nie można zapominać o śniegach wieloletnich i lodowcach i formach lodowo-śnieżnych w wysokich górach. A więc to nam się, te wszystkie elementy składają nam się na powłokę lodową Ziemi, na kriosferę. W atmosferze możemy sobie wyobrazić dosyć łatwo, że śnieg to jest forma występowania lodu, ale również grad, ale również takie inne formy. Zaznaczyłem ze znakiem zapytania sopel. Jest to forma lodu, no tylko nie umiem powiedzieć, czy ona jest bardziej w atmosferze, czy bardziej związana ze stałymi elementami powierzchni Ziemi. No bo gdyby nie dom na litosferze i dach na powierzchni litosfery, no to sopel by się może mniej chętnie ukształtował. Ale nie będziemy mówić o śniegu, o soplach. To jest tylko dla Państwa taka ilustracja tego, z jakimi zjawiskami mamy do czynienia, mówiąc o formach występowania lodu na Ziemi. Ja je tylko przeczytam dla porządku. Lód w wodzie, odmiany tego, to oprócz kry lodowej, którą wszyscy może pamiętają, to jest lód morski, to jest pak lodowy, specjalna odmiana lodu morskiego, to jest również śryż, już nie tak często spotykany termin używany w codziennych naszych tu rozważaniach. Na lądzie możemy wyróżnić takie drobne formy postaci lodu, jak szron, szadzi, gołoleć. No i trzy ostatnie, to już chciałbym się nimi zająć na dzisiejszym wykładzie, czyli firn, lód firnowy i lód lodowcowy. Zaczyna się wszystko, żeby powstał lodowiec, musi mieć z czego powstać, więc zaczyna się od śniegu. Żeby Państwo nie myśleli tylko, że to jest taka niepoważna nauka, no bo wiadomo, że tych postaci śniegu może być wiele, ale jak spojrzymy na tabelkę z lewej strony ekranu, to widzimy, że każda postać śniegu ma przypisany symbol. To jest numer, to jest poważna nauka, która zajmuje się właśnie postaciami lodu w atmosferze. Pewnie się nasuwa pytanie, dlaczego tak różnie może para, czy woda zamarzać. Wynika to z różnych rzeczy, od temperatury, od ciśnienia, od wilgotności, tak ogólnie rzecz biorąc. Ale tak czy owak prowadzi to w sumie do
opadu śnieżnego, który zalega na powierzchni Ziemi. No, mieliśmy ostatnio taką niebywałą okazję podziwiać taki nagły, niespodziewany atak i zimy, opad śniegu w kwietniu. I w zasadzie tyle. Narzekamy, że zmieniliśmy opony albo że już kwiatki w ogródku nam przykryło. Natomiast się okazuje, że jesteśmy laikami w tej w dziedzinie rozpoznawania śniegu. Eskimosi rozróżniają około 200 rodzajów śniegu. Trochę mniej tych rodzajów śniegu można usłyszeć od górali albo od narciarzy, no, którzy w zależności od tego, z jakim rodzajem śniegu mamy do czynienia, tak dobierają smary albo tak się zachowują na stoku. Nie są to takie tylko poboczne informacje, ponieważ od tego zależy, od rodzaju śniegu zależy też jego oddziaływanie na litosferę. Jest cała nauka zajmująca się takim morfotwórczym znaczeniem śniegu, czyli jak śnieg może wpływać na geomorfologię. Nie jest to związek taki oczywisty na pierwszy rzut oka, ale Państwo na pewno wiedzą, że lawiny zależą od rodzaju śniegu, czy często lawin zależy od rodzaju śniegu, między innymi oczywiście, a to się przekłada również na to, że lawiny mogą oddziaływać także na otoczenie, powodując istotne w tym otoczeniu zmiany. Nie będziemy o śniegu dalej, bo jesteśmy już na etapie, kiedy spadł śnieg na powierzchnię i zaczyna się jego przeobrażanie. To przeobrażanie zachodzi w warunkach podwyższonej temperatury, głównie dzięki insolacji, dzięki oddziaływaniu słońca. I dlatego możemy mówić, że ten proces nazywa się już metamorfizmem śniegu. Bo przeobrażanie z udziałem temperatury to jest metamorfizm. I tak oto w dogodnych sytuacjach, gdzie tego śniegu jest dużo i gdzie może się utrzymać przez długi czas, zamienia się on z tych prostych postaci, prostych kryształów śniegu, tu jest to akurat na przykładzie tej pięknej gwiazdki pokazane, w bardziej upakowaną formę, która nazywa się firnem. Firn. Jak tu w tym wyszczególnieniu widzimy, że to jest głównie te różnice są dobrze czytelne w gęstości tych postaci. Śnieg ma gęstość od 4000 do 0,4 grama na centymetr sześcienny. Firn od 0,4 do 0,8 grama na centymetr sześcienny, czyli ciągle lżejszy od wody, ale coraz bardziej upakowany. Widać na tym rysunku po lewej stronie, że z tej takiej porowatej masy luźno upakowanego śniegu w efekcie ciśnienia nadkładem nowego śniegu i w efekcie przyspieszenia tej reakcji przez działanie słońca następuje wyparcie pustych przestrzeni, powietrza, które w tych pustych przestrzeniach występuje i na dole mamy już czysty lód lodowcowy, który ma gęstość poniżej, między od 0,91 do 0,98 grama na centymetr sześcienny, więc jest lżejszy od wody, lód w wodzie pływa dlatego. Firm, jakbyśmy chcieli to zdefiniować, no to oto definicja, czyli taka forma przejściowa między śniegiem a lodem firnowym o gęstości, której już powiedziałem, od 0,4 do 0,8 grama na centymetr sześcienny.
No tak po ludzku to byśmy mogli sobie to zilustrować jako takie pozlepiane kulki śniegu posklejane ze sobą. Powstaje w specyficznych warunkach i w specyficznym miejscu w terenie, w tak zwanym polu firnowym, wysoko w górach, tam gdzie powyżej granicy wiecznych śniegów. Granica wiecznego śniegu czy wiecznych śniegów to jest linia taka teoretyczna, klimatyczno-orograficzna powiedzmy, powyżej której w ciągu sezonu zimowego więcej śniegu napada, niż się go topi podczas sezonu ablacyjnego, sezonu letniego. Pole firnowe, miejsce, gdzie dochodzi do metamorfozy śniegu pochodzącego z opadów, ale i pochodzącego z lawin dookoła takiego zbiornika i tam się zamienia w lód lodowcowy. Już wiemy, pod wpływem ciężaru, pod wpływem nasłonecznienia. Po prawej stronie zdjęcie takiego dużego pola firnowego w Alpach. Pod wpływem tego, ta masa lodu ciągle przerastająca w polu firnowym, w dolnej części tego pola firnowego, wychodzi na zewnątrz w postaci jęzora lodowcowego, ale o tym za chwilę, bo na początku mamy ów biały, jeszcze taki mętny, z dużą ilością powietrza w środku, biały lód lodowcowy. I gdy ten proces trwa dłużej, powstają kryształy lodu niebieskiego, no już takiego typowego lodu lodowcowego. Ustalono, że żeby powstał 1 metr lodu lodowcowego, trzeba jakieś 15 metrów opadu śniegu świeżego dostarczyć na pole firnowe. Te warunki w polu firnowym są specyficzne ze względów morfologicznych czy orograficznych, czyli najczęściej są to takie głębokie nisze otoczone z trzech stron wysokimi ścianami, przez co jest ochronione przed insolacją taką gwałtowną. No a z trzeciej strony jest ujście nadmiaru tej masy lodu lodowcowego powstałego gdzieś tam w dolnych partiach pola firnowego. No i od tego się zaczyna lodowiec, czyli żeby był lodowiec, musi być na początku śnieg, do jego powstania musi być odpowiednie miejsce, czyli pole firnowe, żeby śnieg przekształcił się w firn, a pod wpływem ciężaru tej masy w polu firnowym ten nadmiar tego lodu wyprowadzony mógł być na przedpole, poza pole firnowe. Zwykle to się odbywa poprzez próg lodowcowy. No i ten nadmiar, ja wiem, czy nadmiar, czy to, co najważniejsze w lodowcu właściwie, to jest ten jego jęzor lodowcowy. Czyli cóż to jest w takim razie lodowiec? Wykład jest o lodowcach i lądolodach, więc trzeba zdefiniować oba te terminy, bo jednak się czymś różnią. Lodowiec zatem to masa lodu powstała powyżej linii wiecznego śniegu, składająca się z pola firnowego i jęzora lodowcowego. Jak za chwilę zobaczymy, to jest niepełna prawda, bo zarówno może być kilka pól firnowych dla jednego jęzora i odwrotnie, jest tutaj wiele kombinacji. Powstaje w górach, czyli no, otoczenie, orografia ma znaczenie. Lodowiec znajduje się w ciągłym ruchu. Ten ruch polega na tym, że no, coraz więcej, ciągle co roku zimą przybywa śniegu i co roku powtarza się proces ekspansji lodowca
z dala od pola firmowego. Ten ruch może być szybszy lub wolniejszy, to zależy nie tylko od masy śniegu, ale też od warunków klimatycznych, od obecności wody, od rodzaju podłoża, od wielu jeszcze innych czynników. Ale to są takie zagadnienia, które poruszamy dopiero na studiach. Na razie tyle wystarczy. Co jest jeszcze ważne dla lodowca, to jest to, że lodowiec transportuje, no jest w ruchu, a więc transportuje materiał skalny. Najpierw go zbiera. Jak widzimy na tym zdjęciu, te lawiny niewielkie są brudne. Dlaczego one są brudne? No bo razem ze śniegiem zabierany jest też materiał skalny z otoczenia. I ten materiał wraz z będącym w ruchu lodowcem jest transportowany na zewnątrz, na odległości dziesiątków kilometrów, setek kilometrów i tysięcy kilometrów, jeżeli będziemy mieli do czynienia z lądolodem, na przykład pleistoceńskim. W czasie tego ruchu eroduje podłoże, ale też w czasie tego ruchu i po tym etapie aktywności zostawia część osadów. W związku z tym, no już tutaj zbieramy te informacje, jakbyśmy mieli odpowiedzieć na maturze albo na klasówce, jakie są cechy lodowca albo jaką działalność wykonuje lodowiec, no to już wstępnie wiemy. Czyli zostawia ślady po erozji, ślady po akumulacji, a na dodatek, o tym się już nie mówi, no, zwłaszcza na studiach geologicznych, ale lodowiec przechowuje znaczne ilości słodkiej wody. To jest jego niezaprzeczalny dodatkowy atut. Powiedziałem, że w zależności że może być kilka rodzajów lodowców. No właśnie. No i to zobaczmy, jakie one są. Wybrałem kilka dla Państwa przykładów, jest ich więcej. Dwa takie zasadnicze kryteria tego podziału lodowców. Jedno na takie kryterium kontaktu z rzeźbą, czyli te lodowce, rozwój lodowców uzależniony jest od rzeźby terenu. Chodzi tu głównie o tereny górskie i o to, jak rzeźba wpływa, czy może jedno i drugie, jak lodowiec wpływa na rzeźbę i jak rzeźba wpływa na lodowca, na lodowiec. No i tutaj mamy takie kryterium kontaktu z rzeźbą i tutaj wyróżniamy kilka takich podstawowych przykładów. Mam nadzieję, że Państwo częściowo przynajmniej już to słyszeli, więc podsumujemy te informacje. Więc mamy lodowce typu szpicbergeńskiego, lodowce piedmontowe, lodowce fieldowe albo norweskie, lodowce górskie. I takim klasycznym lodowcem górskim jest lodowiec alpejski, składający się z pola firnowego i z jęzora lodowcowego, a między nimi jest próg ze szczelinami na progu. Ale są wśród lodowców górskich są takie lodowce typowe dla Himalajów, lodowce karowe, niewielkie lodowce zboczowe nawet. I teraz zobaczmy, jak wyglądają poszczególne typy lodowców. Tu mamy lodowce typu szpicbergińskiego. Czym one się charakteryzują? Że to jest właściwie taka masa lodu. One się stykają polami firnowymi. Czyli te zagłębienia pól firnowych straciły takie obramowanie wysokie z kolejnej strony i łączą się ze sobą. W związku z tym z kilku pól firnowych wychodzą w różne strony jęzory lodowcowe. No i wygląda mniej więcej to tak, jak na tym zdjęciu. Dlatego szpicbergeńskie, bo tam najwcześniej je opisano i z naszych badań wynika, że również w Tatrach mniej więcej tak wyglądały nasze Tatry w czasie zlodowaceń.
Lodowiec Piedmontowy z kolei to jest rozległa pokrywa lodowa, która koncentruje się na przedpolu, tak jakby, no, wylewa, to może nie jest to słowo, ale uwalnia się od tego jarzma otoczenia. Jak widzicie na tym zdjęciu, ten lodowiec się wyłonił, rozlał się już swobodnie na przedpole gór, z jednej doliny górskiej i tworzy taki wachlarz lodowy już tam, gdzie nachylenie terenu jest niewielkie. Lodowiec Piedmontowy, no, na Lasce. Taki szkolny przykład lodowca malarskiego. Lodowiec fieldowy typu norweskiego. One się rozwijają na takich płaskowyżach w górach, no i wypuszczają w różnych kierunkach swoje jęzory, tworząc, no, taki zespół płaskich pól lodowych z wypuszczonymi niżej jęzorami. No to już jest o krok od takiego kompletnego uniezależnienia się od rzeźby i wtedy mamy do czynienia z lodowcami typu czasz lodowych lub czap lodowych, ale o tym za chwilę. No i lodowce alpejskie, taki typowy reprezentant tego gatunku, ale gleczer w Alpach, jak sama nazwa wskazuje. Jęzory są bardzo długie, 24 kilometry, to jak na Tatry to bardzo dużo, ale na przykład jak na Alaskę to zaledwie mały dystans, bo najdłuższy lodowiec na kuli ziemskiej ma długość jęzora 180 km, lodowiec Beringa. Lodowiec himalajski, dendrytyczny. No, jest inny układ, czyli tam kilka małych jęzorów łączy się ze sobą, tworząc wielkie takie wypustowe, może nie wypustowe, ale długie jęzory. No, taki układ dendrytyczny całości tych lodowców. Inne ciała lodowe, niewielkie, zamknięte do pojedynczych nisz czy cyrków lodowcowych w obrębie masywów górskich, lodowce cyrkowe albo karowe, zajmują już tylko obszar cyrku. No, to jest charakterystyczne dla pierwszego etapu rozwoju zlodowacenia górskiego i dla ostatniego, kiedy już lód z jęzora lodowcowego się stopił, ponieważ wysoko położony jest najwyżej w polu firnowym, to jest najwyższa część lodowca, no to tam jeszcze ten lód się utrzymuje. Więc mamy takie lodowce zboczowe, które wymieniłem tam w spisie, tym się charakteryzują, że nie muszą występować w takiej formie obniżenia typu cyrku, tylko wystarczy im niewielkie jakieś spłaszczenie czy niewielka nisza na zboczu górskim. No i teraz jak te lodowce, te ciała lodowe, właśnie tak by należało lepiej powiedzieć, jak wygląda klasyfikacja tych form nagromadzenia lodu. No, mamy tutaj czapy i czasze lodowe, lodowce szelfowe i lądoloty. Czapy i czasze lodowe rozwijają się na lądzie, lodowce szelfowe na wodzie, lądolody na lądzie, na kontynentach. Czapy i czasze lodowe, czyli takie płaskie lub kopulaste pokrywy śniegu, firnu, lodu, nie są ograniczone z żadnej ze stron jakimiś masywami górskimi, czyli leżą, jakby rozwijają się swobodnie. No, tutaj przykład taki ze zdjęcia lotniczego lodowca Vatnajökull na Islandii.
lodowce szelfowe, no teraz to są takie, które w swojej brzeżnej części unoszą się na powierzchni zbiornika wodnego, no najczęściej morza. No mamy tu na przekroju pokazane taką sytuację i tutaj zanim jeszcze dojdzie do stoku oceanicznego, to na tej półce kontynentalnej niech będzie rozwija się taka tafla, po prawej stronie można sobie ją zilustrować, tafla lodu powiązanego z resztą większej masy lodu, ale pływającego, tak jak unoszącego się na powierzchni morza. Oczywiście z tego tworzą się bryły lodowe, góry lodowe, no i to jest takie spektakularne zjawisko. Przykład pochodzi z Antarktydy, z Morza Rossa. No i wreszcie mamy lądolód, a propos Antarktydy. Dwa lądolody, no jak widzimy, różnią się od czap lodowych w zasadzie tylko wielkością. No to zdefiniujmy sobie ten lądolód. Gruba pokrywa lodowa na powierzchni tysięcy kilometrów kwadratowych może tworzyć wypukłą tarczę, powierzchnię rozpływającą się w różnych kierunkach w strefach brzeżnych. Znaczna grubość, no to w wypadku Antarktydy to może być nawet 4000 metrów. Od razu zaznaczam, zresztą widać to na prawym zdjęciu, że lądolody, te masy lodu nie są jednorodne, nawet jak ma te 4 kilometry grubości, to ona ma w jednym miejscu, a w drugim może mieć 3, a może mieć 2,5. Poszczególne części, no bo one się jakoś tam układają względem powierzchni, na której leżą, na powierzchni kontynentu. Dwa lądolody możemy dobrze zbadać i porównywać się z tym, odnosić się do tego, co było w przeszłości geologicznej, no to są lądolody Grenlandii i Antarktydy. Proszę zapamiętać, że poszczególne części tego lądolodu również znajdują się w ruchu. No, tego może nie zawsze widzimy, zwłaszcza w tej centralnej części lądolodów, ale przy brzegu jest to czytelne, są ślady tego, za chwilę o tym pokażę. Niektóre części lądolodu w postaci takich strumieni lodowych no, poruszają się szybciej niż inne. Nie ma co mówić tutaj o wielkościach tego poruszania, bo to jest bardzo duży przedział czasowy. Ale proszę zapamiętać, że również to się przyda do interpretacji tego, co mamy po ostatnim wylodowaceniu pleistocenckim w Polsce. Co ciekawe, wiercimy już w lądolodach Antarktydy, Grenlandii. Lód, oprócz tego, że jest rezerwuarem wody słodkiej, jest doskonałym nośnikiem informacji z przeszłości geologicznej. Proszę sobie wyobrazić, że takie grube, nie grube, tylko długie wiercenia geologiczne w lodzie no, dostarczają bardzo cennych informacji z roczną zmiennością warunków, nie wiem, klimatycznych, środowiskowych. To po pierwsze. I proszę zwrócić uwagę tutaj na ten lewy blok diagram. Wiercenie doszło prawie do końca lodu, natomiast przerwano to wiercenie, ponieważ no, obawiano się o zanieczyszczenie tego, co jest ukryte pod lodem od kilkuset tysięcy lat co najmniej. A
dzieje się tam pod tym lodem, więc bezpośrednich badań nie ma, ale wiemy przez badania jakieś pośrednie, geofizyczne na przykład, że występuje cały system odpływu wód podlodowcowych, że istnieją wielkie jeziora i tu na tym środkowym niebieskim slajdzie widać takie największe z nich, jezioro Wostok, widoczne na powierzchni lądolodu antarktycznego. To taka ciekawostka, że ten kształt tego jeziora jest jakby powielony na jego powierzchni, mimo że jezioro znajduje się pod grubą pokrywą lodu. Tych jezior zresztą jest tu wiele. Dlaczego o tym mówię? Że to są takie mocne argumenty nad tym do wnioskowania, jak mogło wyglądać środowisko obszarów zlodowaconych w pleistocenie, o którym za chwilę będę mówił. Lodowiec i lądolód są w ruchu, bo przyrasta masa, ten lód się uplastycznia i rozpływa na boki albo tam, gdzie jest mu najłatwiej, czyli w jakieś żleby, doliny lodowcowe. A przejawem tego ruchu są takie nierówne powierzchnie w owej masie lodu. Tu wracamy od nowa do lodowca. Na Spitsbergenie tym razem dwa lodowce, bardzo silny system szczelin i seraki, nie wiem czy taki termin może na filmach z National Geographic Państwo spotkali, takie po formy lodu w strefie brzegowej, ale też i na progu, przez który się ten lodowiec wydostaje z pola firnowego, seraki, świadectwo ruchu. Czyli co wynika z tego ruchu? No cały system kolejnych efektów działalności. Po pierwsze, lodowiec w wyniku tego, że okupuje dany teren przez długi czas, a poza tym jest w ciągłym ruchu. Jeszcze nie wspomniałem, że on ciągle się, oprócz tego, że przyrasta masa albo się topi go więcej, to cały czas, proszę o tym pamiętać, że cały czas zarówno na przedpolu lodowca, dookoła lodowca, ale i pod lodowcem, a czasem i w lodowcu, i na jego powierzchni, niezależnie od fazy rozwoju, od pory roku, występuje również woda. No, od pory roku i fazy klimatycznej zależy ilość tej wody, ale też o tym proszę pamiętać, że to nie jest takie ciało sztywne i niemrawe, tylko po pierwsze porusza się, po drugie cały czas się topi, a to, co wynika z topienia i powstania stopienia tego lodowca, no to usłyszycie po moim wykładzie. Formy, nie, działalność procesów, działalność lodowców, jak możemy rozpatrzeć? Proste. Erozja lodowcowa, transport lodowcowy, akumulacja lodowcowa, glacji tektonika. Trzy pierwsze, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, o co chodzi. Glacji tektonika, coś nowego, zaburzenie istniejących osadów w wyniku obciążenia lodowca w czasie jego dynamicznych zachowań, czyli w czasie ruchu. Erozja lodowcowa. Ogólnie proces niszczenia podłoża, proces niszczenia ścian skalnych w wyniku działalności lodowca. Ta działalność to jest pobieranie materiału. Tu jest zresztą wypisane są elementy tej erozji lodowcowej, czyli detrakcja, rozkruszanie i wyrywanie skał z podłoża. No zwłaszcza dotyczy to jakichś mało odpornych skał albo specjalnie uławiconych, albo jakichś specjalnych warunków pod lodowcem albo z boku. Detersja, czyli wygładzanie, rysowanie, ścieranie podłoża i egzeracja, czyli żłobienie, zdzieranie lodowca, w tym działalność czoła, no i glacji tektonika,
To jest to, o czym powiedziałem, czyli dodatkowe zaburzenie układu skalnego na drodze poruszającego się lodowca. Te formy erozyjne możemy sobie tak podzielić z grubsza na formy niewielkie, nazwijmy je mikro, i to są rysy lodowcowe, które mają kilka milimetrów głębokości, albo bruzdy lodowcowe, które mają kilka centymetrów głębokości. Tak czy owak, one się układają w jednym kierunku, pokazującym kierunek ruchu. Tutaj strzałka niebieska na lewym górnym zdjęciu pokazuje nie tylko kierunek, ale i zwrot tego ruchu, czyli z której strony lodowiec się przesuwał. Świadczy o tym takie zagłębienie widoczne na końcu tej rysy. To no, oczywiście, jak to sobie można wyobrazić, przymarznięty do lodowca okruch ostry, skalny, rysuje podłoże, ale jak rysuje, to też po pierwsze się tępi ten ostry rylec z jakiegoś okrucha skalnego, a po drugie ten materiał, który pochodzi z tego tępienia, zatyka dalszy jego ruch, wypełnia ten dołek i w związku z tym kończy się możliwość dalszego rysowania. Bruzdy są rysowane przez na łatwiejszych, na mniej odpornych powierzchniach skalnych z innego materiału i przez większe, na przykład płaskie otoczaki. Tu jeszcze mamy takie odpryski i zadziory, które też służą nam do, no, powstają przez stykanie się bloków skalnych z podłożem. I też można kierunek ruchu po kształcie takiego. Coś za dużo mi się przeskoczyło. Dobrze. No to jakie mamy formy makro? Po pierwsze cyrki lodowcowe, czyli to, co było polem firnowym, po wytopieniu, po ustąpieniu lodowca, tworzy taką głęboką niszę. No ten przyrost lodu powoduje również przegłębienie tej pierwotnej niszy pola firnowego. Strome ściany zostawia dookoła. Próg jest tutaj podkreślony, czyli to jest pozostałość po dawnej Dolinie Lodowcowej, początku tej doliny, to jest Dolina Rybiego Potoku i pole firnowe w cyrku Czarnego Stawu nad Morskim Okiem. Do takich książkowych bardzo łatwo się z tego pyta na klasówkach, nieprawdaż. To są mutony albo barańce, takie asymetryczne kształty podłoża, wyszlifowane z jednej strony, wypolerowane, a z drugiej poszarpane. No, detersja i detrakcja. Dlaczego? No bo jak jest w tej stronie proksymalnej, czyli do powierzchni ruchu lodowca, to jest duże ciśnienie, tam się lodowiec topi, powstaje woda, która zawsze wygładza ten materiał i usuwa, a lodowiec chodząc przez przeszkodę, no, nie jest tak plastyczny w 100%, czyli między dnem lodowca a powierzchnią skalną tworzy się pustka. No i w tej pustce, czyli niższe ciśnienie, od razu ta woda zamarza w niskim ciśnieniu i następuje proces wyorywania, detrakcji. W związku z tym mamy taki asymetryczny kształt mutona nawet już po ustąpieniu lodowca. I mamy tutaj taką proksymalną część progu lodowcowego, wygłady lodowcowe na progu. I tu mamy muton na pierwszym planie, ten porośnięty kosówką na progu Doliny Pięciu Stawów Polskich, no, klasyczny muton. No i cała dolina, fantastyczna forma makro polodowcowa, dolina polodowcowa. Są również w tej dolinie formy, o których na pewno nie słyszeliście, ale dlaczego macie się czegoś nowego nie dowiedzieć? To są podciosy i barki lodowcowe. Podcios to jest takie zestromienie na stoku, które nie nosi śladów erozji lodowcowej.
A bark to jest to lekkie spłaszczenie, gdzie widać tam właśnie te rysy, te bruzdy lodowcowe, te zadziory. No i poniżej którego zaczyna się głęboki, już taki, to się nazywa brzydko może, ale żłób lodowcowy. I granica między podciosem a barkiem pokazuje nam dawną powierzchnię lodu, tą erodowaną i tą stykającą się nieerodowaną. I tu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich nad Wielkim Stawem pięknie widać kilka takich półek świadczących o kilku etapach procesów erozyjnych. No, następną klasyczną formą to jest ukształtna Dolina Lodowcowa. Również to była ta Dolina Roztoki poniżej progu Pięciu Stawów, a tutaj mamy doliny w Norwegii, zalane doliny lodowcowe nazywają się fiordami. Transport lodowcowy, następny proces. Zastanówmy się, skąd, co ten lód transportuje. No materiał skalny. Materiał skalny, który dostaje się na jego powierzchni przez ruchy masowe, o których powiem za tydzień, w ogólności, przez jakieś nawiewanie, przez lawiny, razem z jakimiś topniejącymi śniegami w czasie lata. Dostaje się na powierzchnię, potem jest wtapiany w obręb pola firnowego, przesypywany następną warstwą firnu, śniegu firnu i już jest w obrębie lodowca. I ten, ale w różnych momentach czy w rozwoju lodowca, ale i w różnych częściach lodowca możemy tu mieć do czynienia z transportem lodowcowym na jego powierzchni, w obrębie masy lodowca, ale i pod lodowcem, tam jest go też najwięcej, znaczy nie pod lodowcem, tylko w dolnej części lodowca, w strefie subglacjalnej. No i w strefie czołowej tam jest go zwykle najwięcej. Cały materiał transportowany przez lodowiec nazywa się materiałem morynowym. No i tutaj mamy taki dylemat nomenklaturowy, bo morena to jest w Polsce ma podwójne znaczenie i chyba w ogóle w tej nomenklaturze glacjalnej podwójne znaczenie, raz do osadu, tak się mówi, morena powierzchniowa, morena subdenna i tak dalej, ale też jako forma rzeźby, no więc proszę tutaj być na to uczulony. No i mamy taki klasyczny przykład i widoku lodowca, i widoku materiału morenowego. Mówimy o morenie bocznej dookoła jęzora lodowcowego i mówimy o morenie środkowej, gdzie to nagromadzenie materiału jest z połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą jęzorów lodowcowych i widzimy, że tu na dole tego rysunku już mamy co najmniej cztery moreny środkowe, czyli dla nas to jest takie świadectwo, że co najmniej cztery pola firnowe i jęzory lodowce się z tego wyżej rozwinęły, czy z tych pól. No i tu na tym schemacie mamy rodzaje moren jako forma nagromadzenia transportowanego materiału, czyli morena powierzchniowa, zwłaszcza w powierzchni, w końcowej strefie lodowca, w strefie ablacyjnej. Cały lodowiec jest przykryty już materiałem skalnym, bo tu przeważa jednak topienie. Morenę środkową i morenę boczną widzieliśmy. Morena denna w dolnej części tego rysunku. No i mamy jeszcze tak zwaną morenę wewnętrzną, czyli to, co jest transportowane, materiał transportowany w obrębie masy lodu. No i tak wygląda morena powierzchniowa na przykład na lodowcach spitsbergeńskich. To jest po prawej stronie jest powierzchnia lodu, czoło lodu, już wytapianie głównie następuje, już ten materiał jest wytopiony. Po lewej stronie jeszcze materiał mineralny przykrywa warstwę lodu, z tego lodu wypływa
strumień lodowy. Morena wewnętrzna to jest powyżej tego, tej tafli wody, to jest lód lodowcowy przepełniony materiałem mineralnym. Morena wewnętrzna, rozproszona w rozproszonej formie. Morena boczna, skoncentrowana na granicy zbocza górskiego z lodowcem. I widzimy tutaj niebieską strzałką zaznaczona jest dawna morena boczna, czyli z poprzedniego etapu rozwoju lodowca, kiedy ten lodowiec miał większą grubość. I zdjęcie moreny środkowej w strefach końcowych lodowca. Przy okazji po lewej stronie próg skalny i lodospad. Powyżej jest pole firnowe. Te transportowane w obrębie lodowca posady są akumulowane. Tworzą ten efekt działalności akumulacyjnej. No i to są głównie gliny lodowcowe. Dawniej się mówiło gliny zwałowe, teraz uciekamy od tego terminu, głazy narzutowe i kryje wyciśnięcia podłoża, tak zwane glacitektonity, czyli ten proces deformacji glacji tektonicznych. Tutaj po raz kolejny został użyty. Proszę pamiętać też, że cały czas jak jest lód, to jest i woda stopnienia lodu i to jest już kolejny, dalsza droga tego materiału, który się dostał na powierzchnię lodowca. Tak wygląda materiał lodowcowy wytopiony. Glina lodowcowa po lewej stronie, dwa przykłady. Po prawej stronie kra, tam gdzie jest napisane kra, to znaczy, że ten osad gdzieś tam z podłoża został wtłoczony w masę lodu i w tej chwili jest w postaci takiego izolowanego i innego rodzaju skał niż całe otoczenie. A po środku głazy narzutowe, w tym na górnym zdjęciu największy głaz narzutowy na Mazowszu koło Mszczonowa. Te osady utworzone są w postaci różnych form rzeźby. No i tu mamy moreny, wysoczyzny, głazy narzutowe, drumliny jako formy wypukłe i formy wklęsłe, depresje glacitektoniczne, zagłębienia wytopiskowe, jeziora polodowcowe. O rzeźbach w formie fluwioglacjalnej powiemy za chwilę. Moreny czołowe. Dotyczące lodu najczęściej, bo morena czołowa dotycząca lodowca nazywa się moreną końcową, to jest lepszy termin. No i różne rodzaje mogą być, po pierwsze akumulacyjne, recesyjne zwanymi, czyli takie, które powstają u czoła lodowca z wytapiania się materiału niesionego przez lodowiec. Moreny wyciśnięte, czyli przez nacisk czoła lodowca na miękkie, najczęściej nawodnione osady podłoża lodowca, czyli materiał właściwie z podłoża się tworzy wypiętrzenie. I morena spiętrzona, kiedy materiał jest pchany przez czoło lodowca i to jest materiał z podłoża, ale i też materiał wytopiony z lodowca. Tak może wyglądać morena końcowa lodowca górskiego. No niewielka forma zamknięta do górnego odcinka doliny lodowcowej, niewielkiej. Tak wygląda wysoczyzna po lądolodzie, czyli cała ta forma tutaj widoczna w przekroju nad Wisłą, a tam na takim pięknym zdjęciu to po lewej stronie to jest właśnie wysoczyzna polodowcowa, zbudowana z gliny lodowcowej. Drumliny, takie ciekawe formy, które powstają w ten sposób pod lodowcem, są ukierunkowane zgodnie z ruchem lodowca, z tym, że to rozszerzenie pokazuje, że to jest strona proksymalna. No i to powstaje tak, że jest jakiś pagór, jakiś wielki głaz, nagromadzenie głazów, o które zaczepia stopa lodowca, wyoruje w tym lodowcu pustkę i do tej pustki w trakcie jego ruchu napławiane są, czy wytapiane materiał morenowy tworzy taką górę. Jeziora wytopiskowe, czy zagłębienia wytopiskowe powstają z wytopienia po bryłach martwego lodu, widocznego tutaj na zdjęciu drugim, na rysunku drugim i na zdjęciu jako forma oczek polodowcowych. Proszę Państwa, w odróżnieniu od terminu lodowiec, lądolód jest termin zlodowacenie.
Zlodowacenie to jest okres w dziejach Ziemi, w którym rozwijały się lądolody. Oddzielone okresy zlodowaceń były okresami, gdzie temperatura była większa, wyższa niż obecnie, i to się nazywa interglacjałem. I takich interglacjałów i zlodowaceń było w ciągu ostatniej epoki lodowcowej pleistoceńskiej, było siedem zlodowaceń oddzielonych okresami interglacjalnymi. Pewnie znacie podział na trzy, no więc żeby nie tutaj zburzyć Państwa kruchego fundamentu, z tym kruchym to był żart, podstaw wiedzy z geologii glacjalnej, to podzieliłem te tak jak Państwo się uczyli, na południowo-polski, środkowo-polski i północno-polski, tylko my to w geologii nazywamy kompleksami, a w szkołach, w podręcznikach to się nazywa zlodowaceniami. No, na wyższym poziomie już trzeba wiedzieć, że w obręb tych zlodowaceń południowo-polskich wchodzą co najmniej trzy zlodowacenia, w obrębie środkowo-polskiego również trzy i w obrębie zlodowacenia północno-polskiego jedno zlodowacenie Wisły, ale też nie takie jednostajne. Najmłodsza pleistoceńska epoka lodowa nie była czymś wyjątkowym w dziejach Ziemi. Tu jest pokazane na przekroju, że co najmniej kilka bardzo długotrwałych zlodowaceń było na kuli ziemskiej w różnych okresach, w różnych regionach. Największe było około 780 milionów lat temu w epoce kriogen, kiedy to cały glob był skuty lodem. Nazywała się to Ziemia Kula Śnieżna. Taka hipoteza jest do prześledzenia w internecie. Ostatni lądolód rozwinął się mniej więcej 24 tysiące do 20 tysięcy lat temu i taki miał zasięg na kuli ziemskiej. Głównie jego ślady są na półkuli północnej. Zostawił on kilka śladów, kilku tych zlodowaceń. San 1, San 2 to są te południowo-polskie, Odra środkowo-polskie i Wisła V, Wistulian, ostatni najmłodszy epizod. Tak mniej więcej wyglądała Polska w czasie kolejnych zlodowaceń, tych najstarszych południowo-polskich. Proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówiłem przy lądolodach, że ta masa lodu była bardzo, zwłaszcza w tej brzeżnej strefie, była bardzo zróżnicowana. To były niewielkie pola, takie wypusty lodowe, które się rozwijały własnym tempem i dlatego zapis geologiczny jest skomplikowany. Tutaj próba odtworzenia takiego ruchu lodowca szybkiego ruchu jednej części lądolodu Odry na Dolnym Śląsku. No i ostatnie zlodowacenie, najmłodsze z pięknymi jeziorzami, 24 do 1000 do 14 tysięcy, fazy recesyjne. Proszę po liniach moren czołowych. Proszę tylko jeszcze jedno pamiętać, że powstanie moren jest czymś wyjątkowym w rozwoju lodowca. To musi być długi okres stagnacji warunków klimatycznych, hydrologicznych, środowiskowych w ogóle, żeby w tym samym czasie lodowiec stał w jednym miejscu i wtedy tylko powstaje morena czołowa. I tu są te moreny, najmłodsze, przeczytam je: Leszneńska, PZ to Poznańska, H Chodzieska, PM Pomorska, G Gardnieńska, jeszcze są dwa w obrębie Bałtyku, południowo-bałtycka i środkowo-bałtycka, fazy recesyjne ostatniego zlodowacenia od 24 tysięcy. Co mamy po tych zlodowaceniach? Dlaczego jest to takie ważne? Dlaczego warto o tym mówić? No dlatego, że 75% osadów to są osady lodowcowe i fluwioglacjalne. Zostawiły bogate złoża surowców mineralnych, piasków, głazów, iłów.
No, fantastyczną rzeźbę. No proszę, kto nie lubi Mazur, to zawdzięczamy właśnie lodowcowi. No i pamiętamy o tym, że takich transgresji było kilka, siedem w ciągu ostatniego miliona lat. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia na studiach na Wydziale Geologii.